Nie ma tu jak sobota. Bo jak sobota, to jedzonka od misiaczka. I piesek, który już siedzi, też się cieszy. Czeka, aż mu skapnie jakaś kiełbaska z jajecznicy. Cześć! Po raz drugi, bo wcześniej widzieliście, jak jem jajecznicę. Słuchajcie, jeżeli patrzycie na moje tutaj fałdki i tak dalej, ja sobie zdaję z tego sprawę i można powiedzieć tak. No i co? A przytyła i tak dalej. Zanim ocenicie kogoś, czyjś wygląd, mi to przeszkadza trochę, tak, dlatego że cały jakiś tam długi okres swojego życia byłam za sportem, zdrowym odżywianiem, dalej jestem, ale tego wykonywać nie mogę. W dużej mierze mój dzień wygląda całkiem inaczej niż wy byście się tego spodziewali. Gdzieś tam widzicie urywki z mojego życia na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, gdzie ja jestem wytapetowana, ładnie ubrana i tak dalej, bo ja to uwielbiam, kocham, lubię dobrze się czuć we własnej skórze, uwielbiam być taka komfortowa, wiadomo, że makijaż i szata nie zdobi człowieka, podobno, takie jest powiedzenie, ale nie wiem, kto to wymyślił, bo moim zdaniem jednak tak, jednak dostajemy takiej pewności siebie, wtedy jesteśmy odważniejsi, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym. Chciałam Wam powiedzieć coś bardzo, bardzo fajnego. Dzisiaj będę szykowała moją mamę, idzie na świąteczne spotkanie. Jak wiecie, są imprezy świąteczne w miejscach organizowane przez miejsca pracy. Moja mama w tym roku wybiera się ze swoją pracą i będę ją szykowała. W sensie, że no, robiła jej makijaż i robiła jej włosy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś dawno temu robiliśmy taki projekt, gdzie to był pierwszy pomysł, on później nie wyszedł, dlatego że ja się szybko poddawałam kiedyś swojego czasu. Teraz jest całkiem inaczej, teraz moja pewność jest ogromna, wielka, wręcz nawet niektórzy by mogli powiedzieć, że narcystyczna. Nie, po prostu jestem świadoma swojej ceny. Swojej ceny i swojej umiejętności tego, co robię, co wykonuję. Dzisiejszy dzień jest stricte domowy. Misiu będzie zapalał światełka, musi je założyć na budce, ozdabiał kącik nasz. Ja mam naolejowane włosy. Dzisiaj robię taki dzień no make-up day. Miałam nie jechać do sklepu, ale potrzebuję jedną rzecz i muszę mleko. Ja ostatnio bez tego mleka, w kartonie mam pełno mleka, zawsze gdzieś tam schowane w swoim kąciku, widzieliście to? Spadliście. Bo ruszyłam kwiatkiem i sobie nie zdawałam sprawy, że mi się tu żaluzja przesunie. A co tu jest? No tutaj jest to. Dobra, dlatego spadliście. Sorry. Jak to się mówi, shit happened. Od czego to jest i czemu tutaj to jest? Nie wiem. Tak czy inaczej odkładam to gdzieś zaraz, później mi się przyjdzie to. No, także ja będę pomagała mamie w stylizacji. W stylizacji. Mama sama sobie ubrała, kupiła, wymyśliła, skompletowała swoją kreację. Ja jej tylko pomogę w wizerunku, czyli w make-upie i we włosach. Dzisiejszy dzień jest stricte domowy. Tak jak mówiłam, mam tam tylko leciutko rzęsy poodmalowane. Mam tutaj kremy takie mocniejsze. Mam włosy naolejowane. Bardzo dużą wagę przykładam do tego, żeby olejować włosy raz w tygodniu. Co najmniej dbam o swój wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny. To liść, a myślałam, że to jakiś ptaszek taki ładny siedzi. I będę robiła porządki trochę w domu, ale będę robiła nalewkę, robiła przygotowanie do suszonych pomidorów, nie wiem, czy zrobię pieczarki do oleju albo do octu, jeszcze nie wiem, bo jadę szybciutko do sklepu, może mi się coś tam też jeszcze uda. Gołąbki chcę zrobić dzisiaj albo jutro, także tych robót jest trochę i Wam takie urweczki pokażę we vlogmasie, bo jak widzicie, świątecznie. Musi być. Ten weekend mamy naprawdę busy, jeżeli chodzi o domowe porządki i takie rzeczy organizacyjne z
ze sprzedażą świeczników. Na razie świeczniki są w ofercie sprzedaży na terenie UK. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was serdecznie. No wiecie, dla mnie są piękne. Każdy ma swoje gusta, ale jakbyście chcieli, no to Was bardzo zapraszam. Możecie znaleźć mnie na Etsy, na Vinted, na wszędzie w sumie. W sumie na Gumtree. W Etsy robimy, zakładamy swój sklep, także wszystko pomału. Ku dobremu. Dużo się dzieje, vlogmas będzie długi. Jest mała oglądalność tego vlogmasa, szkoda, bo uważam, że warto poświęcić czas na takie małe sprawy, na takie właśnie znaleźć czas, usiąść, przytupnąć. Często słyszę, że nie mam czasu na to, bo Marzena, ty masz dużo czasu, bo ty siedzisz w domu. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile ja poświęcam czasu na social media, ile czasu ja poświęcam na to, żeby porozmawiać z Wami prywatnie, ile czasu poświęcam na to, żeby się rozwijać, ile czasu trwają moje kursy po to, żeby przekazać Wam moją wiedzę. I dużo, dużo tego. Zostańcie ze mną, będą chwilowe urywki tego, jak spędzam czas. Może mama się pozwoli pokazać, jak ją wyszykuję, jak będzie wyglądała, bo na pewno będzie wyglądała jak milion dolców. Ja już się o to postaram. Do zobaczenia później. I oczywiście kalendarze. Już się nie mogę doczekać, co będzie w tym kalendarzu. No kurczę, to jest sztos. Kalendarz Prima Bella. Dobra, do później. Ja sobie na chwilę przyszłam z Miśkiem. Padły może do śmieci. Z kim ty gadasz? Z nimi. Z telefonem? Nie, z nimi. Nie wiem, kto tam jest na tą chwilę. Piję kawę z Misiaczkiem. On tylko na chwilę przyszedł, bo on tam dzisiaj pracowity bardzo dzień ma. Zawsze. Weź, co ty w ogóle gadasz, proszę cię. Pracowity dzień. Co? Co ty mi tutaj imputujesz? Co ty masz? Pokazać ludziom, jak tu wszędzie wszystko jest dookoła? Co jest dookoła? A co ma wspólnego? Ma! Co? Że ty niby taki zapracowany jesteś. A nie wiedziałem, że chcesz, żeby w domu. A co robisz? Wylewasz mi kawę! Na dworzu robisz. Za każdym razem, jak jesteś w domu. Nie, nie za każdym razem. No widzisz, tak powiedziałeś. Nie! Zwraca uwagę na siebie. Blaki Fe, zostaw mojego kapcia. Przecież ja tu jestem. Zaraz mama przyjdzie, później ja kupiłam pizzę na dzisiaj. Młody zawsze tam mnie namawia. I tak na dobrą sprawę to widzę cię. Tak na dobrą sprawę, to jest tyle roboty, a nie wiadomo, jak się co to zabrać. Wszystko. To nie chciałam to powiedzieć, tylko coś innego. Zobaczcie, jaką mamę wystrzeliłam, jaka. I mama, ile ty masz lat? 64. Ja pier... Zobaczcie, przekleństwo. Sztos. W sumie to o zakupy, mięso, jakieś tam ryby, biskac, tutaj na pasztet, będę pasztet robić, flaszeczka, uwielbiam, tak jakby ktoś pytał, znaczy to brzmi jakbym chlała, nie mogę teraz zbytnio, bo lekarstwa biorę, to już na, zostawiłam, nalewkę będę robić, tu ocet, tu kapusta, tu pizza tu, o pizza dzisiaj na obiad. Widzieliście, ale mam mamę, co? Ja też tak będę wyglądała w jej wieku. Jak schudnę. Ale chyba wątpię. No, aby było zdrowie, nie? No, jeszcze kalendarze dzisiaj musimy otworzyć. To już buziaki do jutra. Znaczy nie do jutra, do później. Zobaczcie, jaką mam ci... Co chciałeś? Ciasteczko już zjadłam. Pan ma ciasteczko. Ja mam ciasteczko. Pan ma ciasteczko. Pan ma ciasteczko. Nie! Mam ciasteczka! Masz, Blakuś. Blaki! Nie Blakuś, Rasuś. Kto? Misiuś. Gdzie idziesz? Jestem...
olejem. Czekaj, czekaj! 11. No to mamy 10, ale 11. Jezus Maria, zablokują z tego pitafona z dołu. To. Patrz, patrz. No dusz już zaraz. Patrz, patrz, on je. Ruszał ustami. Taki. Dałem mu. Pan je, patrz. Przepraszam cię. No i co? Nie, nie, nie. Nie. No jest, do, dobra, tak. Tak. O, wypadł pan tam ten. No, ale poradzie jest sobie. Zagubiony, nie? Daj tacie teraz. Tata ma chyba 5 do otwarcia. Nie wiesz co? Nie, tata ma dużo. Ty otwieraj śmierdziela. 11. Podaj tacie to. Tata ten czas szuka, bo to te plepy. 5? No. O, kogoś się. Au. Daj, daj, o. Nie, by błąchałaś? Nie. To masz błąchaj. Nie, 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 tak. Mamy kolej. Coś tutaj źle nagrywa. Poprawiam, jeszcze tak latuje.
Patrz, 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 Czego? Takie rzeczy robiłam. Od kiedy tam jest? No, nowy. Wy. Co ukradłeś? No, co nie nowe? Advertisement. Dobra, patrzymy. 11 i jakiś wielki krem. No, wiecie co to jest? Krem do paznokci i do rąk. Z SPF 15 również. A ja akurat... Co? Potrzebuję tego, bo jest zabezpieczony. Tak. I co zabrał? I poszedł? Karton. Ej! Co? Jutro żołujemy. Ojej, zurwałem. Ty zurwałaś teraz. Daj, takiej samej konsystencji. Nie. Nie, nie. Powiem wam, że... Dobra. Ja będę teraz w takich żarzami do końca. Do końca nie swoich dni świąt. Black Mickey, pa. Merry Christmas. Pa.